Cześć, dzień dobry. Ja siedzę właśnie przy toaletce, piję kawę z Antosią. Miłusia, nie wolno tak drapać, idź na miejsce. I robię sobie taki delikatny makijaż. Co? To? Gumkę? Nie wiem, co ona mówi. Robię sobie taki delikatny makijaż, nałożyłam już podkład i dzisiaj używam podkładu Satin Matte z Eveline w numerze 104. Korektor nałożyłam Maybelline. No i teraz sobie przypudruję buziaczka, albo za chwilę, tylko może najpierw brwi sobie zrobię. Tak myślałam, że chyba dzisiaj będę musiała sobie skoczyć, słuchajcie, do Tuchowa kupić coś do brwi, bo kupiłam ostatnio tą kredkę z Eveline i powiem Wam, że jakbym miała ją w innym odcieniu, byłoby całkiem super, ale niestety ta szara totalnie, nie, to jednak nie będzie kolor. Do mnie, do moich brwi, bo ja mam włosy takie ciemnobrązowe i one są raczej w ciepłym odcieniu, a tamto faktycznie to już jest takie mocno szare, ale do czarnych włosów będą fajnie wyglądać. Także tak sobie pomyślałam, że odpalę dzisiaj kamerkę i coś tutaj do Was ponagrywam. Antosia tu też się maluje, tak? Co Antosia robi? Dobiera mi się tutaj do toaletki oczywiście. Ona, tak jak ja, jak nakładam sobie gąbką podkład, to bierze gąbkę i się maluje, tak? O, to nie jest do tego. Nie, kochanie, to nie, bo to jest jednak za drogie, wiesz? No, masz tu. Proszę cię, Tosia. Dziecko, dałam ci gąbkę i pędzelek. Tu masz pędzelkiem, proszę, tu rób. Gdzie masz pędzelek? Masz. Tu. No, uważaj. Nie. Tak, o masz, już poszczotkuj sobie buźkę, proszę, tu, proszę. Och, tak to jest z tymi dziećmi. Trzeba sobie jakoś radzić. No dobra, także ja się szybko ogarnę. Dzisiaj mieliśmy mróz w nocy, co prawda teraz przepięknie słońce świeci. Ja wczoraj byłam w Pepco, kupiłam, specjalnie jechałam, bo jechałam za takimi dłuższymi, cieplejszymi, grubszymi skarpetkami dla Antosi. Kupiłam i przy okazji właśnie ten sweterek sobie kupiłam i powiem Wam, że jest naprawdę świetny. Bardzo mi się podoba. Także dobra, rozłączę się na chwileczkę, żeby się tutaj ogarnąć, bo Antosia, zepsujesz mi! Tak, nie wolno. Daj jedną rzecz, to dziecko chce wszystkie. Także ja się ogarnę tutaj na spokojnie, bo też muszę zwrócić na nią uwagę, żeby mi czegoś tutaj nie popsuła za bardzo. No i jeszcze się do Was za chwilę odezwę. Dzisiaj na śniadanie zaserwowałam sobie tortillę. Kawa już jest lekko chłodna, przyznam szczerze, ale to nic. A na śniadanko taką tortillę sobie zrobiłam. Gotowe miałam tylko to mięso z kurczaka, takie kebab morliny. Ale ja go lubię. No i tutaj pełno warzyw, cebulkę, sosik taki czosnkowy sobie zrobiłam. No i zajadam śniadanie. Jeżeli teraz jecie śniadanko, to życzę Wam smacznego. No i no co, zajadamy. Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy nowy dzień. Wczoraj zaczęłam nagrywać vloga, ale nagrałam dosłownie parę tylko urywków, dlatego że później tak się dzień szybko toczył, że nawet nie miałam kiedy co nagrać, ale nagrałam jeden taki całkiem osobny filmik z serii Mierzymy. A dzisiaj mamy godzinę 8, punkt 8 wybiła, dzisiaj mamy 8, jakbyśmy jutro nie mieli mieć 8, nie? Natomiast no, zajadamy śniadanie. Ja na śniadanie dzisiaj zaserwowałam sobie kanapki z takim chlebem ciemnym, żytni. I jest to chleb ze słonecznikiem, ten taki mokry, cięższy, wędlinka taka drobiowa z kurczaka, serek brie i żurawina. Sponsorem dzisiejszego śniadania jest Asia. Może nie sponsorem, a pomysłodawcą. O tak, dobrze, lepiej. No i zajadam kanapeczki, tutaj mam jeszcze kawę. No i zabieram się za śniadanie, a dzisiaj muszę jeszcze wyskoczyć do lekarza po recepty. Także zaczynamy nowy dzień. Na dworze
zimno, ale nie ma się co załamywać. Dobra, ja zajadam śniadanko, póki Antosia u babci żurek. I widzimy się później. Miłego dnia Wam życzę. Smacznego, jak jecie teraz śniadanie. Tak sobie usiadłam teraz, zjadłam śniadanie, piję kawę i zabiorę się za jakiś delikatny make-up i naszło mnie takie pytanie. Taka prośba w sumie, żebyście mi coś poleciły. Słuchajcie, mam takie lusterko. O, takie. Jakieś. To jest wszystko plastik, ale jest ładne i ładnie wygląda. Natomiast ja, no niestety, myślę, że stety, tak jak i większość z Was, dziewczyn, które mają gdzieś swoje biurko, swoją toaletkę, macie stoliki, toaletki na wysokości, tak jak tradycyjnie zazwyczaj są to biurka. I ja lubię się malować do lusterka, które mam naprzeciwko siebie. Nie lubię patrzeć do dołu, bo uważam, że to mi w ogóle nic nie pomaga. Wolę mieć lusterko tak po prostu centralnie nad twarzą. I wiecie co? Szukam lusterka, które będzie miało tą nóżkę tutaj 2 razy dłuższą. Wiecie o co chodzi? Bo ja zawsze stawiam sobie to lusterko tu na przykład na tej świeczce. Wtedy automatycznie mam o na tej wysokości lusterko i teraz mi jest dobrze malować. Jak wezmę tą świeczkę, to ona jest tu na dół i tu już mi jest gorzej. Wolę po prostu tak, jak mam na wysokości twarzy, jakbyście wiedziały gdzieś, gdzie kupię takie lusterko z taką dłuższą nóżką, to bardzo Was proszę, żebyście mi napisałem, bo mi się to bardzo przyda. U nas już zaczynamy powoli kompletować, słuchajcie, prezenty. Muszę sobie brwi wyregulować, sorry. Zaczynamy kompletować już powoli prezenty. Dzisiaj muszę odebrać prezent, który zamówiłam Lence. Powiem Wam, że te dzieciaki dzisiaj wszystko mają i tak jest im ciężko dogodzić, że to jest po prostu masakra. Na komunie kupujemy Lence nowy rower, jakiś taki, wiecie, fajny, wypasiony. A teraz Lenka oczywiście napisała list do Świętego Mikołaja i zażyczyła sobie taką gierkę, taka gra. Jaka to jest gra? Chronobomb. Jest to gra taka nie przed komputerem, taka do zabawy. Bardzo fajna, jak Was ciekawi, to możecie sobie wygooglać, co to jest za gra, bo nawet nie wiem, jak mam ją opisać. Ale fajna, z tego co patrzyłam, to fajna, dlatego jej ją właśnie zamówiłam. No i 2 koszulki, jakieś takie best friends. Ja się teraz szybko ogarnę, słuchajcie, nie wiem. W ogóle to spałam dzisiaj w tych rzęsach. Nie jest to pierwszy raz, mam już ten trik sprawdzony, jak chcę od rana bardzo ładnie wyglądać, o ile tak można powiedzieć, że chcę bardzo ładnie wyglądać. Wiecie o co chodzi. Bardzo często robiłam tak z piątku na sobotę, jak w sobotę miałam makijaże i chciałam jakoś wyglądać, bo wolę dłużej pospać niż wstać pół godziny wcześniej i się wymalować. To zazwyczaj szłam z piątku na sobotę spać w takich rzęsach i brwi już miałam zrobione, więc słuchajcie, dobry patent na to, jak chcecie dobrze wyglądać, o, opaskę sobie założyłam. Jak chcecie dobrze wyglądać, gdzieś tam jadąc, gdzieś z samego rana, a nie macie czasu. Wystarczy buzię wypielęgnować, zadbać o cerę i macie rzęsy i brwi. I tak ja dzisiaj będę śmigać. Uważam, że nie wyglądam źle, ale chyba delikatnie jakiś podkład, który ujednolici koloryt mojej cery, sobie nałożę. Także to by było na tyle. Oglądam właśnie teraz, zaczęłam oglądać Pauliny Olimpii vloga, ostatniego w sumie. Pozdrawiam Cię, Paulinka, serdecznie. I u mnie jest to samo, jeśli chodzi o makijaż. Jak ja się zaczynam malować, to Antosia mi się tyłkiem nastawia i wskakuje na kolana. I z nią na kolanach zazwyczaj robi makijaż. I oglądając właśnie vloga Pauliny, ona też się tam zaczęła na początku vloga malować. Oczywiście Ignasia na kolanach. Powiem Wam, że tak. To jesteśmy w stanie się nauczyć, jak będziemy miały, jak dorobimy się dzieci, tak brzydko mówiąc, jak się dorobimy dzieci, zobaczycie, że będziecie chyba wielokrotnie bardziej zaradniejsze. Macierzyństwo faktycznie uczy takiej mobilizacji, zorganizowania. No, to mnie to, macierzyństwo to mnie na pewno tego nauczyło, aczkolwiek ja zawsze byłam ogarnięta, tak mi się wydaje. Dobra. A my zabrałyśmy się za malowanie. Tosia, ściągniemy buciki w domu. Ciepło jest, tak? Kapcioszki. I malujemy. Mama! Mama też ma malować?
No pewnie, że mama będzie malować. Proszę, proszę malować. Malujemy, kolorujemy. Nosek czerwony pieskowi zrobimy. Co? Tosia bardzo lubi malować, ale ona woli pisakami po panelach i po dywanie malować. Nie wolno tego odpinać. No i tu rób, pisiu, pisiu, tu. Styluweczka Antosi. Kupiła mi ostatnio takie ciepłe skarpetki w Pepco, kilka par. I w ogóle to wszystko ma z Pepco. Te geterki, tą koszulkę i tak ładnie wygląda. A w ogóle to patrzcie, jakie ona ma loczki. Takie mam loczki. Loczki, piórka. Tak, te włoski tu jeszcze tak się wycierają. No malujemy, proszę. No to co malujemy? Koloruj ze mną, Antosia. No nie patrzysz tylko. Maluj. Proszę, pokaż mamie, jak malujesz ładnie. No. Pokaż, jak malujesz. A na zdrówko. O, taką? Taką? No to maluj, pokaż. O, pięknie. Oko mu malujesz? Oko. Pisiu, pisiu, no. A taki piękny kolor, popatrz jaki ładny. Taki, o tu, pomarańczowy. Popatrz jaki ładny kolor. Taki? Złamany. Nie działa, zepsuty. Dobra, to my malujemy dalej, żeby tutaj za bardzo nie było nudno pokazywać tylko to. O, to jest biała kredka. Kochane te dzieci są, czyż nie? Dobra, jest. Halo, no, ostrość. Gdzie ta ostrość? Przyszło mi właśnie przed chwileczką zamówienie z Nutridom. Kurczę, o, jest ostrość. Zamawiałam sobie taki produkt do włosów. Ja z Nutridom kiedyś, jak mnie oglądacie, to wiecie, miałam kiedyś taką maskę i szampon do włosów farbowanych. Bardzo fajne kosmetyki. A tutaj z polecenia mojej siostry, czekajcie, może otworzymy Tosia, co zamówiłam. Zamówiłam takie tabletki. I w ogóle jestem w szoku, że takie wielkie opakowanie. A no mówię, ja Tosiu tego, nie, bo to jest ostre. Zamawiałam tylko właśnie te tabletki, a tu takie wielkie pudełko. Nie poradzę sobie, dobra, otworzę i moment. Dobra, po otwarciu, dobrze, daj mamusi nożyczki. Po otwarciu znajduje się, o, coś takiego. Czekaj Tosia, poczekaj, kochanie, ona jest pobudzona teraz, bo się uderzyła i stęka. Pij mleko. Gdzie masz mleczko? No, gdzieś dała mleczko. Gonisz czas, depcze ci po piętach. Ciekawi cię, co czeka za rogiem. Znamy to. Możecie sobie zastopować i przeczytać. I już otwieramy tutaj. Fajnie, podoba mi się. Jest bibułka. I nawet jak zamawiacie taki jedną, jedyną rzecz, to patrzcie, jak to jest fajnie zapakowane. No, ale tu widzę, że ogólnie mam trochę więcej rzeczy, a mianowicie jakieś próbki. To jest to, co zamówiłam. O, taki oto produkt, suplement diety, mamy tu 60 kapsułek, ja kupiłam to akurat po promocji, możecie sobie zaskrinować, tak, bo ty tu zaraz bajzeler zrobisz, zaskrinować i możecie zobaczyć, co tutaj pisze. Tutaj mamy skład tych kapsułek, no jestem bardzo ciekawa, jak to będzie się spisywało, czy faktycznie takie dobre. A jeśli chodzi o te próbeczki, to mam tutaj cztery takie saszetki. Co to są? Jakiś suplement diety też. Owoce plus warzywa. Jakieś żelki takie dwa. I to mam cztery sztuki. Tak, Antosia tu rozwali wszystko, tak? Tu mam też jakąś anti-aging night cream, czyli krem na noc. I trzecia rzecz, słuchajcie, jakaś książeczka, jakiś magazyn, coś o kosmetykach ogólnie naturalnych. No, ciekawe.
8 zaskakujących rzeczy, które niszczą włosy. O, popatrzcie. Dobra, będę czytać to. Dosyć ciekawa gazetka, książeczka, także fajnie. Podlinkuję Wam to na dole. No, zaczynam od dzisiaj kurację, efekty i zobaczymy, co to będzie. No nie mogę, no po prostu, wiecie co, jak takie coś się dzieje, to mnie aż trafia. Nie będę walić ściemy, że nie, bo dopiero co sprzątałam, a Antosia ma manię tego, że wszystko rozwala, więc sami zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, dziękuję Nutridom za dosyć szybką przesyłkę. No i zobaczymy, ładne, zapakowane, super. Także zabieramy się za kurację i będziemy testować. Jak miałyście to, to dajcie znać. Patrzcie, jakie w ogóle mam krótkie paznokcie. Masakra. No to jeszcze troszeczkę z tej strony zrobiłam sobie drugie śniadanie. Ta granola, którą Wam pokazywałam ostatnio z Lidla, czekoladowa taka. I do tego taka saszetka trochę takiej Vita, coś tam jak to się... Wiecie, to takie saszetki pojedyncze, jednorazowe z musli. I tutaj mam słonecznik, żurawinę i takie różne nasionka. I do tego syrop klonowy. Także... Moje drugie śniadanko. Zabieram się za jedzenie. Odpisuję na maile i zaraz będę się zabierać za obiad chyba powoli. Boże, nie mogę patrzeć na te moje paznokcie. Zobaczcie, w ogóle starłam sobie ten na tarce, kurde, kostki. Zarąbiście. Brawo ja. No dobra, Antosia śpi. Ja usmażyłam naleśniki dzisiaj na obiad i teraz sobie odpoczywam. I słuchajcie, przyszłam do Was tutaj jeszcze, myślę, że to chyba tak już też na koniec. Przyszłam do Was jeszcze z taką prośbą i tematem na dobrą sprawę, którego nigdy nie poruszałam na YouTubie i nigdy, chociaż tematy tego typu i filmy tego typu nie są mi obce, bo jest dużo dziewczyn nagrywających, które myślę, że głównie na jakichś tam relacjach Instastory ten temat poruszają. Natomiast tą część filmiku kieruję dla osób dobrej woli, jeśli można tak powiedzieć. Na dobrą sprawę myślę, że na pewno dla wszystkich, ale odbiór tego filmiku kierowałabym bardziej dla osób, które pragną komuś przekazać 1% podatku przy rozliczeniu i już Wam mówię, o co chodzi. Na dobrą sprawę też ciężko, to znaczy ciężko, nie wiem za bardzo jak się za to zabrać i nie lubię prosić ogólnie, a już na pewno nie lubię prosić publicznie. Natomiast sytuacja jest no, gdzieś tam poniekąd wyjątkowa i bardzo dla mnie ważna. Osobiście nie dotyczy mnie samej, natomiast dotyczy mojej najmłodszej siostry Eweliny, która od dzieciństwa, od malutkiego, od małego choruje. Z biegiem lat, z biegiem czasu, z wiekiem no wychodziły coraz to nowsze, że tak brzydko powiem, brzydko mówiąc, nowsze choroby. Choroby, które są bardzo ciężkie do wyleczenia, które sprawiły, że na dzień dzisiejszy Ewelina, pomimo tego, że jest pełnoletnia, to opiekę sprawuje nad nią moja mama, jest ubezwłasnowolniona, ma grupę i Ewelina choruje na między innymi. Tak pomyślałam, że tutaj, żeby jeśli chcę o coś Was prosić, a mianowicie o ten 1% podatku, to tak w skrócie bym powiedziała, o co chodzi właśnie z Eweliną. Ewelina choruje na między innymi głównie na schizofrenię. Jest to bardzo ciężka choroba psychiczna. Myślę, że na pewno gdzieś tam Wam jest, może nie, że znana, ale wiecie, o co tutaj chodzi, jeśli śledzicie telewizję i w ogóle. To jest bardzo ciężka choroba, którą trzeba leczyć cały czas, non-stop. Dodatkowo jeszcze Ewelina choruje na padaczkę lekooporną. I problem u Eweliny wygląda tak, że ona to jest takie, powiedziałabym, duże dziecko. I u niej ten problem polega tak, że jeżeli moja mama chce, żeby zaniknęły u Eweliny na przykład ataki padaczki, to musi bardziej skupić się na tych lekach przeciwko padaczce, a gdzieś tam nie, że odstawiać, tylko gdzieś na dalszy tor
odstawiać leczenie Eweliny na schizofrenię, z tego względu, że jedne leki źle działają na drugie. Jak Ewelinie się nasilają leki, jak Ewelinie nasilają się ataki padaczki, to nie tak, źle powiedziałam. Jak moja mama chce zniwelować u Eweliny bardziej leki, Boże, ataki na padaczkę, no to musi po prostu często, gęsto wybierać. I to jest takie bardzo ciężkie, nie ukrywam, bo dla nas wszystkich, dla naszej całej rodziny jest nam jej bardzo szkoda, ale jest nam też gdzieś tam bardzo ciężko, bo tak jak mówię, Ewelina chodzi na takie specjalne warsztaty terapii zajęciowej, jest bardzo uzdolniona plastycznie, osiąga różne medale, puchary w różnych tego zawodach, na które jeżdżą te dzieciaki z jej warsztatów. Bardzo bym chciała, żeby ten film też nie był odebrany jakoś źle, natomiast myślę, że słuchajcie, w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, gdzie jest bardzo dużo jakichś zrzutek, próśb o pomoc i tak dalej, ja też kiedyś, no i od czasu do czasu jeszcze dostaję tam jakieś linki, dziewczyny do mnie piszą o prośbę, żebym udostępniła tą czy taką zbiórkę. Nigdy tego nie robię i nigdy tego nie robiłam, dlatego że dużo dostaję takich nawet wiadomości i na dobrą sprawę, dzwonił mi telefon i na dobrą sprawę nie wiem w którym momencie skończyłam mówić. No chodzi mi o to, że ja takich zbiórek nigdy nie udostępniałam z tego względu, że po prostu nie. U mnie tego typu jakichś tam aukcji nie ma. Ewentualnie chyba, że prosi mnie o to jakaś naprawdę bardzo bliska mi osoba. Nie, ja nie jestem żadnym gdzieś tam medium przekazującym w świat, w internecie po prostu jakiś zbiórek i tak dalej. Ja jeśli czuję potrzeby komuś pomóc, to pomagam. Też nikogo nigdy nie prosiłam o udostępnianie właśnie choćby nawet tego 1% dla Eweliny, z tego względu, że w zeszłym roku też do wielu dziewczyn wysyłałam po prostu prywatnie taką informację, ale nie prosiłam nigdzie o udostępnianie, chociaż nie prosiłam o udostępnianie żadnych tego typu zbiórek, tak mi się wydaje, ale nie. A propos tego 1% w zeszłym roku, to być może po prostu gdzieś tam napisałam na pewno publicznie, ale do nikogo nigdy prywatnie nie pisałam, żeby udostępniać jakieś zbiórki i tak dalej. Dlatego ja takich zbiórek też nie udostępniam u siebie. Natomiast tu sytuacja wygląda tak, że no tak jak mówię, Ewelina to jest nasza siostra. Zebrane środki z tego 1%. W zeszłym roku nie było to dużo pieniążków. Wiadomo, że coś tam zawsze dobrze, że coś jest. Natomiast widząc gdzieś tam po innych uczestnikach tego Eweliny na przykład z warsztatów, są to dużo większe kwoty, więc pomyślałam, że w tym roku powiem to tu też na kanale, z tego względu, że no, dużo osób mnie ogląda i wierzę w to, że ludzie są dobrze. Sama o tym się przekonałam niejednokrotnie i mogłabym naprawdę całować po rękach kilka osób, które w życiu w jakichś tam cięższych chwilach mi i mojej rodzinie pomogły. Dlatego wierzę, że tutaj gdzieś tam jakiś taki apel osobisty, bardzo osobisty, pomoże i coś uda nam się więcej zebrać niż w zeszłym roku, ale tak jak mówię, zaczęłam mówić, na co przeznaczane są właśnie te środki, te zebrane fundusze z 1%, między innymi na leczenie Eweliny. Leki Eweliny kosztują naprawdę bardzo dużo, duże pieniądze i ona zażywa te leki codziennie, na dobrą sprawę, chyba przez całe życie będzie je zażywała. Oprócz tego co roku Ewelina jeździ na taki turnus rehabilitacyjny nad morze, gdzie opiekunem jest moja mama, jej jedzie i właśnie tam mają różne zabiegi, właśnie rehabilitacje i tego typu rzeczy. Także to wszystko jest przeznaczane w głównej mierze na leczenie właśnie i na ten turnus rehabilitacyjny, bo tak jak mówię, to są naprawdę bardzo drogie koszty leczenia. Myślę, że osoby, ludzie, którzy gdzieś tam w rodzinie spotykają się z jakąś chorobą, wiedzą, o jakich kosztach tutaj jest mowa. Są to dosyć duże kwoty i koszty. Także jeśli ktoś by chciał, nie chcę tu też na forum publicznym aż tak mocno wdawać się w historię Eweliny choroby, natomiast absolutnie nie chcę jej też ukrywać, bo podejrzewam, że może też
Dużo osób chciałoby, jeśli na przykład ktoś chciałby się bardziej zainteresować Eweliny chorobą i w jakimś stopniu gdzieś tam jej pomóc, śmiało możecie do mnie pisać prywatnie. Ja Wam dokładnie wszystko przedstawię, jak to wygląda. Gdzieś tam opiszę Eweliny historię i tak dalej, bądź też dam też Wam namiar do mojej mamy, aby się z nią skontaktować. Także to absolutnie nie jest żadną tajemnicą i mówię, no jest taka możliwość. Linka na dole Wam tu w opisie zostawię, numer konta, ten KRS, co należy wpisać, gdzie należy wpisać, aby ten 1% podatku przeznaczyć właśnie na Ewelinę, na leczenie Eweliny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest masa, w takim okresie końca roku jest masa po prostu jakichś takich apeli, gdzieś tam pojawiają się i na Facebooku, czy nie na Facebooku, przekaż 1%. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tak jak mówię, ja zawsze przeznaczam ten 1% na moją siostrę, bo wiem, że ona wymaga naprawdę bardzo dużej opieki. Zdarzało się wiele, wiele, wiele nieprzyjemnych historii, gdzie no, Ewelina była po prostu szukana, bo w czasie ataku po prostu nie można było jej znaleźć, bo naprawdę, uwierzcie mi dziewczyny, że schizofrenia to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo ciężka choroba. Zresztą wszystkie choroby psychiczne na tle psychicznym są bardzo ciężkie, zarówno dla osoby chorej, jak i dla otoczenia i dla rodziny. Mija, chodź tu. Tak, Mija, tu zaczniesz czekać. Także absolutnie, jeżeli nie chcę nic ukrywać, mówię, jak ktoś będzie ciekawy, zainteresowany, aby pomóc, wspomóc Ewelinę, no to możecie do mnie pisać prywatnie. No i to by było na tyle, słuchajcie. Oczywiście, tak jak mówię, tu w opisie Wam zostawię wszystkie dane, ale udostępnię to tak samo na swoim Facebooku, na swoim Instagramie, jak co roku. Żywię ogromną nadzieję i mam naprawdę wielką nadzieję, że w tym roku uda się coś więcej zebrać z tych pieniążków i powiem Wam szczerze, że gdzieś tam to będzie taki jakiś mój wewnętrzny gdzieś tam sukces, że po prostu kogoś ruszyłam i udało się coś więcej pomóc i tak samo moja mama poczuje się naprawdę lepiej na sercu i na duchu, że coś więcej będzie mogła tej Ewelinie pomóc. Także tyle. Nie będę się na ten temat więcej rozgadywać, bo tu nie ma co się rozgadywać. Tym oto akcentem zakończam tego vloga. Życzę Wam oczywiście udanego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko i no i co? Zapraszam do kolejnych moich filmów. Buziaki, pa!